Witaj! Studio Giants wprowadziło do Farming Simulatora 15 nową fizykę. Czy miałeś kiedyś problem z dopasowaniem odpowiedniej maszyny do ciągnika? Nie wiedziałeś, jaka jest górna granica maszyn, które możemy podczepić do danego traktora? A może nadal masz z tym problem? Zapraszam na wielki test maszyn, w którym przedstawię, jak większość ciągników w grze radzi sobie z każdą maszyną. No dobrze, więc na pierwszy rzut oka weźmiemy New Hollanda T475 o mocy 75 koni mechanicznych i sprawdzimy wszystkie kultywatory, które są dostępne w grze i zobaczymy, czy z którymś sobie poradzi. Na początek weźmiemy Cockerlink Trio 300M, który wymaga 100 koni mechanicznych. I zobaczymy, czy traktor o mocy 75 koni poradzi sobie z nim i czy będzie można płynnie pracować. Włączę może HUD, abyście widzieli ewentualną prędkość i tak dalej. Mam nadzieję, że nie będzie wam to przeszkadzało. Jak widzicie, bez tura ten traktor nie jest w stanie sobie poradzić z takim kultywatorem. Podnosi go, generalnie nie da rady. Trzeba byłoby podpiąć tura, sprawdzałem to. Z turem jest lepiej, aczkolwiek nie do końca, nie w pełni, ponieważ i tak traktor się podnosi często do góry, więc nie pokazuję tego, bo i tak mamy tutaj test niezaliczony. Kolejnym kultywatorem będzie Horst Terrano 5FM, który wymaga aż 205 koni mechanicznych. To jest ogromna przepaść w stosunku do mocy tego New Hollanda. Ale jak widzicie, kultywator jest podpięty. Mój błąd, bo go teraz rozłożyłem. Przez przypadek, tak? Ale w takim razie jedziemy na pole. Mam nadzieję, że wyrobię. I sprawdzimy, jak traktor sobie poradzi. Wezmę tutaj pole naprzeciwko sklepu, które ma górkę. O, rzuca strasznie, także zbyt szybko nie najedziemy nawet. Pole jest pod górkę, w związku z czym fajny test wydajności traktora. Opuśćmy. Nawet nie będę trzymał konkretnie prostości, bo i tak nie będzie tego widać, ponieważ pole jest zakultywowane. Opuść. To pole nie należy do mnie. No trudno, nie będę już go kupował, ponieważ nie na tym rzecz polega. Ale jak widzicie, koła lekko lecą do przodu. Animacja nam się załączyła, jak widać rusza się, czyli lekko to pole się kultywuje. Niestety praca nie jest możliwa w takim tempie, w ślimaczym tempie. Ale jest jeden sposób na to. Jeśli ktoś lubi grać na multiplayerze, a nie stać go na duże traktory, lub po prostu gra realistyczną karierę, bo nie chce sobie tam pieniędzy dodawać, jest pewien sposób. Ten sposób właśnie widzicie na ekranie. Jak widzieliście, gdy druga osoba pcha nas z takim kultywatorem, możemy osiągnąć prędkość około 4-5 km na godzinę tym traktorkiem, co nie jest już takim złym wynikiem i pozwala nam w miarę płynnie pracować. To działa z każdym kultywatorem, nawet Lemken Heliodorem Gigantem, który jest największym kultywatorem w grze i ma zasięg bodajże 12 metrów. Co wydaje mi się sensownym pomysłem. Jeśli kogoś nie stać na duże traktory, a lubi grać wieloosobowo, ma znajomych do tego, pomysł wydaje mi się bardzo ciekawy. W
tym oto momencie kończymy porównywanie kultywatorów w przypadku tego traktora. Następnym traktorem będzie Hurleyman H488 o mocy 90 koni mechanicznych. I ten traktor daje nam już większe pole manewru w przypadku kultywatorów, ponieważ nawet bez żadnych problemów podepnie Cockerlinga Trio 300M. Jest tu różnica na niekorzyść dla tego traktora w przypadku koni mechanicznych, ponieważ kultywator wymaga 100 koni mechanicznych, traktor ma tych koni 90. Jak widzicie, nie da się całkiem komfortowo jechać, ponieważ kultywator podnosi go lekko do góry, ale to nie przeszkadza w pracy. W takim razie opuścimy go. Jak widzicie, pod górkę ten traktor w przypadku tego kultywatora wyciąga jakieś 8 km na godzinę średnio, co już jest całkiem przyzwoitym wynikiem. Teraz nasz traktor zmierzymy ponownie z Horsterano 5 FM. Mówię ponownie, ponieważ to był pierwszy i w zasadzie ostatni kultywator, który porównywaliśmy z naszym New Hollandem T475. Na początek pokażę Wam, jak wygląda płynność jazdy, która wydaje mi się nawet lepsza niż w przypadku kultywatora Cockerlinga. Dzieje się tak, ponieważ kultywator nie jest podniesiony wysoko na podnośniku, tylko jest nisko, co dociąża tył traktora i całkiem płynnie się jeździ. W takim razie czas go obniżyć, rozłożyć i sprawdzić, jak to wygląda w praktyce. Jak widzicie, Hurleyman H488 nie radzi sobie z kultywatorem, który wymaga 205 koni mechanicznych. Co prawda 3 km na godzinę pod górkę to nie jest zły wynik, aczkolwiek wydaje mi się, że nie jest to coś, co by gracza zadowalało. Prowadziliśmy testy na multiplayerze z ciągnięciem, a w zasadzie pchaniem tego kultywatora. Wynik to około 4-5 km na godzinę, podobnie jak w przypadku New Hollanda. W związku z czym nie załączam tego, ponieważ nie ma sensu. Jak widzicie, zwolniłem na chwilę i teraz już ten traktor nie jest w stanie się rozpędzić powyżej 1 km na godzinę pod górkę. Kolejnym kultywatorem, który sprzężymy z tym od traktorem, jest po raz kolejny Vogelnut TerraDisc 600. Użyty przy New Hollandzie, sprawdzimy go teraz tutaj. Jego zapotrzebowanie na moc w traktorze wynosi 220 koni. Jest to spora różnica, z każdym kultywatorem będzie coraz większa i zapewne coraz bardziej odczuwalna. Jednak jak widać, jest on w stanie jechać pod górkę z prędkością ponad 4 km na godzinę. Liczyłem, że może uda się 5 wyciągnąć, ale nie da rady. Jak widać, prędkość nie zachwyca, aczkolwiek da się grać. Jest to pod górkę, w związku z czym na prostym terenie na pewno będzie szybciej, co jest dosyć zachęcającym wynikiem jak na to zapotrzebowanie. Teraz czas na Waderstada Carrier 820. Samo prowadzenie jest dosyć w porządku, nie rzuca, traktor jest stabilny. Zobaczymy, jak będzie na polu. W związku z tym teraz czas go rozłożyć. Troszkę mi nim zarzuciło. No i spójrzmy. Jak widzicie, tutaj traktor ma już dużo ciężej ruszyć, ale wydaje mi się, że wynik będzie podobny jak w przypadku TerraDiscu. No cóż, chyba się przeliczyłem. No niestety,
Herliman H488 nie daje rady z tym oto kultywatorem Waderstadt Carrier 820. Zapotrzebowanie na moc wynosi tutaj już 250 koni mechanicznych. Co prawda to jest tylko 30 koni mechanicznych różnicy w zapotrzebowaniu na moc między tym Bugelnutem a Waderstadtem, jednak z tego kultywatora nie da się już korzystać. Czas zatem sprawdzić, jak ten traktor spisze się w przypadku Horsteigera 10LT. To już jest grubsza sztuka, ponieważ jego zapotrzebowanie na moc wynosi 400 koni mechanicznych. Z Horszem jedzie się bardzo podobnie, nie zarzuca i idzie też dosyć szybko. W związku z tym transport oczywiście zaliczamy. Zobaczymy natomiast, jak traktor się spisze na polu. Niestety tutaj jest jeszcze gorzej niż w przypadku Waderstada. Traktor już kompletnie tutaj nie daje rady. Jest to już to kompletnie nieopłacalne. W związku z tym dla tego traktora polecałbym najwyżej Wugelnut Terra Disc 600 o zapotrzebowaniu 220 koni mechanicznych. Wyżej nie ma już sensu, bo jak sami widzicie, te traktory nie dają rady. Kolej przyszła na Lindnera Geotraka 94 o mocy 102 koni. Zapiąłem do niego Cockerlinga Trio 300M z zapotrzebowaniem 100 koni mechanicznych. Jak widzicie, przód traktora jest uniesiony do góry przy podniesionym kultywatorze. Teoretycznie jest to już ponad wymagania kultywatora, jednak w przypadku transportu jest jeszcze problem. Natomiast w przypadku pracy już jest jak najbardziej ok. 9 km na godzinę to jest bardzo przyzwoity wynik, aczkolwiek wydaje mi się, że jeśli pozostałe testy pójdą podobnie jak w poprzednich przypadkach, wtedy zdecydowanie lepiej będzie się wyposażyć w jakiś większy kultywator i kultywować nim w tej prędkości około 4 km na godzinę. W przypadku Horsza Terrano 5FM potwierdza się to, co mówiłem jeszcze parę minut temu. Traktor radzi sobie z prędkością 3-4 km na godzinę. Choć w tym wypadku zmiana w stosunku do Cockerlinga aż tak się nie opłaca, ponieważ tracimy średnio 6 km na godzinę, a zyskujemy tylko 1,5 metra. Wydaje mi się to nieopłacalne w przypadku tego kultywatora. Zdecydowanie bardziej opłacalne jest już użycie Wugelnut Terra Disca 600. Tutaj mamy stałe 4 km na godzinę, a zyskujemy 2 razy więcej w stosunku do Cockerlinga. Choć niestety nadal wychodzi nam tutaj strata, ponieważ zyskujemy dwa razy większą szerokość, ale tracimy ponad 2 razy więcej na prędkości. W związku z tym nadal jest to nieopłacalne. Z Waderstadtem Carrier 820 traktor radzi sobie całkiem przyzwoicie, osiągając 3 km na godzinę pod górę. Jest to trzykrotna strata w prędkości, natomiast około 2,5-krotny zysk na szerokości roboczej. W związku z tym nadal jest to nieopłacalne. Natomiast w przypadku Horsteigera traktor już kompletnie nie daje sobie rady. W związku z tym nawet nie ma co myśleć o zakupie tego kultywatora. Jest on co prawda szeroki, ale jak widać w przypadku tego traktora jest już niestety nieopłacalny. Ciężko tu mówić w ogóle o opłacalności, bo nie da się nim pracować. Być może na płaskich terenach dałoby się jeszcze jakoś jechać, natomiast pod górę, co trzeba brać pod uwagę, nie ma szans z niego skorzystać. A teraz Steyr Multi 4115 o mocy 114 koni mechanicznych zapięty do Cockerlinga Trio 300M. Jak widzicie,
przy podniesionym kultywatorze, lekko przy podnoszeniu, traktor reaguje, ale to jest wszystko ok i myślę, że w trakcie prac też będzie wszystko ok. Jak widzicie, 11 koni mechanicznych, jest to lepszy wynik niż w przypadku Lindnera. Warto zauważyć, że tutaj jest ten zapas mocy w postaci 14 koni. Jak widać, przydaje się on do jeszcze wydajniejszej pracy. Jestem ciekaw, jak ten traktor spisze się w kolejnych maszynach. W zestawieniu z Horsem Terrano wypada lepiej niż poprzednie maszyny, aczkolwiek nie tak dobrze, aby to było opłacalne. 4 km na godzinę, a 12 km na godzinę to jest trzykrotna różnica, zyskujemy tylko 1,5 metra, czyli nawet dwukrotnego wzrostu wydajności nie ma. Zakup jest kompletnie nieopłacalny. TerraDisc 600 ma w sobie coś, że traktory radzą sobie z nim troszkę lepiej niż z Horsem Terrano. Mamy tutaj stałe 5 km na godzinę, co jest całkiem przyzwoitym wynikiem w porównaniu do choćby Lindnera, który jest niewiele słabszy. Ale to ciągle nie jest całkiem opłacalny zakup. Zyskujemy tutaj dwukrotny wzrost szerokości roboczej, ale nadal spadek prędkości pracy jest lekko ponad 2 razy większy niż w przypadku Cockerlinga, co sprawia, że kultywator jest nieopłacalny. Aczkolwiek na siłę, jakby się uparł, mógłby nim pracować na płaskich terenach, ponieważ tutaj mamy też momentami 6 km na godzinę, co sprawia, że już to się zeruje. Waderstadt Cariro 720 to kultywator potrzebujący 250 koni mechanicznych, czyli ponad dwukrotnie więcej niż posiada obecnie zaprzągnięty Steyr. Jak widać, wychodzi tutaj około 4-5 km na godzinę, co jest też przyzwoitym wynikiem. I kultywator ten jest zdecydowanie opłacalniejszy niż choćby TerraDisc 600. Aczkolwiek jeśli mamy liczyć jego wydajność w porównaniu z Cockerlingiem, nadal nie jest to na plus. Niestety Horst Tiger, a w związku z tym i Lemken Heliodor wciąż zostają niezdobyte. Jak widać, Steyr także sobie nie radzi kompletnie, jest to 0 km na godzinę według licznika. Co prawda traktor lekko jedzie, ale to jest zdecydowanie niewydajna praca. Hurleyman XM 130 T4i w przypadku Cockerlinga osiąga takie same wyniki jak Steyr, mimo że posiada 16 koni mechanicznych więcej. W przypadku Cockerlinga, jeśli chcielibyśmy tym kultywatorem pracować, zakup Hurleymana jest kompletnie nieopłacalny. W przypadku Horsa Terrano 5FM ten traktor różni się tylko tym, że ma stałe 5 km na godzinę. Nie jest to wielki sukces. Traktor jak na razie wydaje się kompletnie nieopłacalny w stosunku do żadnego z kultywatorów oraz tańszych i słabszych propozycji. Z Wugelnutem TerraDiskiem 600 radzi sobie identycznie jak z Horsem Terrano 5FM. W przypadku poprzednich traktorów na tym kultywatorze był wzrost do około 1 km na godzinę. Tutaj jak widać w tej chwili też to nastąpiło. Aczkolwiek to ciągle nie jest to. To nie jest to, co myślę, że każdy z Was by oczekiwał po traktorze, który obecnie jest zdecydowanie najdroższy ze wszystkich do tej pory testowanych. W przypadku Waderstada Cariro 820 jest to praktycznie taki sam wynik jak poprzednich traktorów.
W związku z czym myślę, że nie trzeba się domyślać, jaki będzie wynik w przypadku Horsha Tigera. Z Horshem Tigerem niestety, jak widać, ten traktor już nie daje sobie rady. Następny na naszej liście jest Bührer 6135A. Bührer, biura, nie wiem jak się to czyta dokładnie. Aczkolwiek ma on moc 135 koni mechanicznych, czyli jest o 5 koni mechanicznych większy od poprzednio testowanego traktora i zobaczymy, jak on nam się sprawuje. 13 km na godzinę to chyba najlepszy wynik do tej pory. 12, 13, tak, waha się lekko, ale jest względnie stabilnie. Traktor, na traktorze nie robi wrażenia jazda pod górkę z tym kultywatorem. Nawet 14, więc średnio damy 13 na godzinę. Z Horshem Terrano niestety radzi sobie już sporo gorzej, 5 km na godzinę tylko nam wyciąga, co jest niestety dosyć dużym spadkiem w stosunku do tego Cockerlinga, a jest to tylko 1,5 metra różnicy w szerokości roboczej. Bardzo, bardzo słaby wynik. Z Wugelnutem Terradiskiem 600 radzi sobie troszkę lepiej, mimo że jednak wymaga ta maszyna 15 koni mechanicznych więcej teoretycznie. Jednak jest praca o 1 km na godzinę szybsza. Quaderstadt Carrier 820 o zapotrzebowaniu mocy 250 koni mechanicznych. To już jest troszkę cięższy obiekt dla tego traktora, ponieważ z początku miałem tylko 4 km na godzinę, natomiast teraz jeźdź 5 km na godzinę, co jest takim samym wynikiem jak w przypadku Horsha Terrano 5FM. W takim wypadku mamy prawie dwukrotny wzrost szerokości roboczej przy tej samej prędkości, co sprawia, że ten kultywator staje się nawet ekonomiczny. Natomiast jest to pierwszy traktor, który jakkolwiek radzi sobie z Horshem Tigerem 10LT o zapotrzebowaniu na moc wynoszącym 400 koni mechanicznych. Jak widzicie, 2-3 km na godzinę, mimo że różni się tylko 5 koniami mechanicznymi od poprzedniego Herlimana, to tamten nie dawał w ogóle rady. Natomiast ten traktor już jak widzicie pod górkę całkiem sobie fajnie radzi, co oznacza, że mamy pierwszy taki traktor, który jakoś umożliwia nam tę pracę tym kultywatorem. A i z największym kultywatorem w grze, Heliodorem Gigantem, całkiem nieźle sobie radzi. Jest to w sumie identyczny wynik jak Horsha Tigera, więc myślę, że jeśli mielibyśmy się zdecydować na któryś z tych dużych kultywatorów dla tego traktora, lepszym wyborem będzie zdecydowanie Heliodor Gigant, ponieważ jest 2 metry szerszy, a praca nim jest tak samo wydajna pod względem prędkości jak tego Horsha. Deutschwar AgroStart 661 o mocy 143 koni mechanicznych to traktor, w którym już czuć tę moc. Po samym głosie silnika idzie poznać, że to już jest troszkę konkretniejsza sztuka. Z Cockerlingiem Trio 300M radzi sobie do tej pory najlepiej. Po rozpędzeniu jego prędkość wynosi 15 km na godzinę, w tej chwili 14. Mimo wszystko jest to nadal najlepszy wynik. Z Horshem Terrano 5FM także sobie radzi lepiej niż poprzednicy. 6 km na godzinę w trakcie pracy to wynik o 1 km na godzinę lepszy w stosunku do poprzednika.
Prędkość wahająca się między 6 a 7 km na godzinę to wynik osiągnięty z kultywatorem Vogelnut Terra Disc 600. Z Waderstadem Carrier 820 osiąga podobne wyniki, co w przypadku Horsa Terrano. Prędkość robocza wynosi w tym wypadku między 5 a 6 km na godzinę. Z Horsem Tigerem 10LT radzi sobie podobnie jak jego poprzednik. Prędkość robocza wynosi w tym wypadku między 3 a 4 km na godzinę. Także w przypadku Heliodora Giganta wynik jest podobny do poprzednika, około 4 km na godzinę w trakcie pracy. Nadszedł czas na nasz rodzimy produkt, mianowicie Ursus 15014 o mocy 148 koni mechanicznych. W przypadku Cockerlinga nic tu więcej już chyba nie osiągniemy, choć nie, przez moment mieliśmy 16 km na godzinę, co dawałoby najlepszy wynik wśród traktorów z tym kultywatorem, ale było to niestety przez chwilę i w przypadku Cockerlinga Trio 300M wynik od jakiegoś czasu jest niezmienny. W przypadku Horsa Terrano 5FM mamy wynik zbliżony do poprzedników, prędkość wahająca się między 6 a 7 km na godzinę. Prędkość, z jaką pracujemy wraz z Vogelnutem Terra Discem 600, wynosi około 7 km na godzinę. W przypadku Waderstada Carrier 820 także nie ma żadnej różnicy w stosunku do poprzednich traktorów. Niestety ciągle 6 km na godzinę. Jak sami widzicie, prędkość pracy z Horsem Tigerem 10LT także jest niezmienna w stosunku do poprzednich traktorów i wynosi ona 4 km na godzinę. O dziwo, w przypadku Lemkena Heliodora Giganta mamy regres w stosunku do Horsa Tigera, ponieważ przez jakiś czas traktor pracował tylko z prędkością 3 km na godzinę. Teraz się to zmieniło, mamy 4 km na godzinę, w tej chwili 5, co już jest wynikiem lepszym, ale długi czas traktor nie dawał rady i wynik był gorszy niż w przypadku Horsa Tigera 10LT, co jest dosyć dziwnym przypadkiem, ponieważ do tej pory wyniki zawsze miał lepsze Lemken Heliodor. To była pierwsza część poradnika, z którym porównuję kultywatory. Wykorzystaliśmy już do tego sporo maszyn, sporo traktorów. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Wam się to przyda. Jeśli film Wam się spodobał, oczywiście zostawcie tę łapkę w górę i komentarz. Nawet jeśli nie chce Wam się pisać komentarza, bardzo proszę, aby były te łapki w górę. Szczególnie proszę w tym wypadku, ponieważ projekt ten kosztował mnie naprawdę dużo pracy i pieniędzy. W związku z tym chcę wiedzieć, czy mam dalej w to inwestować, robić kolejne części, czy Wam się to przydało w ogóle. Robiłem to w tajemnicy cały czas, wiedziało o tym tylko kilka osób, moich znajomych. Bardzo dziękuję Konsiemu za pomoc w przypadku New Hollanda T475. To by było chyba na tyle. Jeśli film Wam się spodobał, druga część zawita już niedługo. Wtedy dokończymy porównywanie kultywatorów.
Do traktorów bodajże New Hollanda T8320. Dalej uważam, że nie ma sensu tego nagrywać w przypadku tutaj traktorów Case'a Quad Tracka 620 czy New Hollanda T9, którego mocy nie znam niestety. Ponieważ te traktory generalnie uciągną wszystko. One mają spory zapas mocy w stosunku do największych maszyn. Dlatego uważam, że nie ma co zajmować tak zwanego czasu antenowego i was zanudzać. Także jeszcze raz, naprawdę bardzo proszę, to nie jest jakieś wyłudzanie. Chcę wiedzieć, czy projekt wam się spodobał, czy opłacało się w niego inwestować i czas, i pieniądze. Czy chcielibyście czegoś, czy chcielibyście więcej czegoś takiego? Oczywiście po zakończeniu kultywatorów, jeśli by wam się podobało, mogę zrobić kolejne części, porównać siewniki, pługi i inne rzeczy. I propozycje będziecie mogli oczywiście pisać w komentarzach, co chcielibyście zobaczyć. To by było już definitywnie na tyle w tej części pierwszej porównania kultywatorów. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć.